W obliczu rozwijającej się internetowej telewizji polonijnej, przedstawiającej losy Polaków zamieszkujących w różnych zakątkach świata, stojąc tu, na historycznym moście łączącym Szwecję z Norwegią, chciałam zaprosić wszystkie zainteresowane osoby do przyłączenia się do naszej inicjatywy. Szanowni Państwo, zwracamy się do Państwa jako do Polaków, którym los Polski i rozsianych po świecie rodaków nie jest obojętny. Polskość to przede wszystkim pewne wartości duchowe i kultura. Polonia to wielki potencjał. Wielki potencjał Polonii tkwi w niewykorzystanej sile ekonomicznej. Tę siłę trzeba zorganizować. Stąd idea Polsko-Polonijnej Izby Gospodarczej. Organizowaniu się Polaków w świecie służyć będzie też internetowa telewizja polonijna, której tworzenie rozpoczęliśmy w Norwegii. Zapraszamy Państwa do udziału w naszej konferencji. Dość powszechne jest w Polsce przekonanie, że polscy przedsiębiorcy są niezorganizowani. Z drugiej strony polski świat mediów to też jest przejaw pewnej patologii, ponieważ media tak zwane mainstreamowe są albo rządowe, albo wielkich korporacji. Nie ma mediów publicznych, społecznych w pełnym tego słowa znaczeniu. Ideałem byłoby, gdyby dało się połączyć polskich przedsiębiorców z mediami. Polscy przedsiębiorcy, którzy zainwestują w media, mogą się spodziewać również, że ich głos w tych mediach zacznie się liczyć. To jest związek organiczny moim zdaniem i jeżeli tego dokonamy, to przyniesie to bardzo wymierny efekt, zarówno dla polskiego świata medialnego, dla obiektywizmu mediów, jak i stopnia zorganizowania polskich przedsiębiorców. Dźwignią Polsko-Polonijnej Izby Gospodarczej są media, a właściwie powstanie telewizji, która ma za zadanie informować o sukcesach Polaków poza granicami Polski, o ich historii, o ich niesamowitych sytuacjach, dlaczego się tam znaleźli, o historii ich rodzin, a także o polskiej kulturze, o polskich sukcesach na wielu arenach. Siła mediów potrafi być ogromna. Może kształtować serca i umysły wielu pokoleń, a tego rzeczywiście nam brakuje, byśmy uczyli nasze pokolenia naszej historii, patriotyzmu, a także tego, że jesteśmy Polakami i zajmujemy szczytne i wspaniałe miejsce wśród wielu narodów tego świata. Tworząca się polonijna telewizja będzie informowała Państwa bez cenzury o sukcesach Polski, Polaków poza granicami. Będzie mówiła o tym, co istotne jest dla życia Polonii, o tym, co jest istotne dla życia Polaków i jak potencjał Polonii może być wykorzystany w naszym kraju. A więc rozpoczynamy. Proszę Państwa, drodzy rodacy, droga Polonio w Stanach Zjednoczonych. Tu właśnie, w tym historycznym mieście, naszej niezwyciężonej stolicy w Warszawie, zawiązaliśmy Polsko-Polonijną Izbę Gospodarczą, która ma promować polskie rolnictwo, polski przemysł, polską naukę, kulturę i sztukę. Sukcesowi polskiej gospodarki, kultury i sztuki służyć będą polonijne media, które tu właśnie zawiązaliśmy jako część działalności Polsko-Polonijnej Izby Gospodarczej. For friends of Polish people, I would like to welcome everybody who would like to cooperate with us, with Polish Polonia Chamber of Commerce. We have started also a media, Polonia Media, and you welcome to cooperate with us for the benefit and success, our mutual American and Polish success in the world. Cześć, drodzy rodacy. Ja mam trochę gorzej, bo muszę nagrać się sam, ale za to do dwóch kamer. Szanowni Państwo,
Przez ostatnie 2 lata nagrałem ponad 200 filmów dokumentalnych o Polakach mieszkających w Norwegii. Jestem przekonany, że tylko w oparciu o telewizję zorganizowanie się Polonii na świecie jest możliwe. Potwierdzam wszystko to, co powiedzieli moi przedmówcy. Do zobaczenia na konferencji. Zapraszam.